Cześć, to jest nasz piątkowy odcinek, jak to się wie. Więc to, co mówiłem, odnośnie to, jak to jest związane z serwerem, coś w tym stylu. To jest na moich przeżyciach, gdzie już to nie był mój pierwszy raz, co mówiłem 3 razy, to było chyba na komputerze, a ogólnie to przez wydawanie, przez zakupowanie tego hostingu, tego wszystkiego, tak. No doszły pieniądze i I guess było na to wszystko. Teraz po tym wszystkim, co porobiłem, to wiem, jak to z perspektywy takiego, powiedzmy, właściciela jest nawiązywane. No bo jak u założyciela, że robisz te rzeczy, czyli no stawiasz serwer, leci na pluginach, na tym wszystkim i robisz to, no wiadomo. To jest doświadczenie u mnie, jako na moich jakby tych, więc teraz czy miałbym zagadać? Nie. Bo licząc nawet na to, jakby ten się serwer rozwinął, powiedzmy, żeby taki Skywars, te ranki premium, to jeszcze w wieku, jakim ja jestem, no to firmę zakładać? Wątpię, że lepiej to trzeba jeszcze firmę założyć, no, jako tego, że ten serwer jest. No to są jakby nie małe pieniądze wydać na obrót. Nie, powiedzmy, nie 500 zł, to powiedzmy 1000, ponad 1000 zł licząc. To będzie, a nie, że jakieś, o, 300 zł i to tyle. Nie, to jest ponad 1000 zł, jeszcze licząc, że no, gracze będą dochodzić i powiedzmy, nie wiem, niektórzy gracze musieli kupować rangę, to wszystko, no to wiadomo, że to wzrośnie. Cień się w ogóle łapie? Ja nie łapię się, okej, okay, zdawało mi się, że do mikrofonu łapie cień. I tutaj jest ten, no, tradingu. Co ty masz? Po co mi Blue Eyes? Dużej szmaragdów. I sadzonki. To jest takie useless, co sprzedajesz, typie. A tak chcę zrobić, ty też. Jeżeli tak zrobię, no to tutaj będziemy lecieć większościowo w tym. Więc mam nadzieję, że temat mogę już zakończyć po tym, że nie będzie koniec i kropka, że to nie dla mnie. Bo to dla mnie to nie jest już dla mnie, bo siedziałem na tym. Trochę czas był marnowany mój. Właściwie. No. Dobrze, mogę tak postawić. Wiadomo. I chyba już temat jako tak temat ten można zakończyć. Jest jeszcze jeden temat. Taki nawet dosyć śmieszny. Bo dla mnie to jest śmieszne. Bo powiedzmy, robię tak, że powiedzmy, jak ktoś do mnie wypisuje, to ja to zrobię, oznaczę jako przeczytane, później czytam, albo w ogóle nie odczytuję. Jako ja. Powiedzmy, koledzy, to jest tak, że ej, Tofik, odpisz tak i tak dalej o sobie. Robi się na takim działaniu, że bo musisz odpisać i tak dalej. To jest mój obowiązek odpisywanie tobie, więc ja mogę, nie muszę. Tak naprawdę to jest takie, że nie odpiszemy, co znaczy jako przeczytane i tyle, i ktoś tam, ej, Dubik, dawaj, odpisz, koniec, tam, lub tak dalej, lub oznaczamy na serwerze, albo na privie. To ja się zamieniłem z kolegą kontami, a później na innym koncie, i Tofik, weź, odpisz, tak dalej. Jak to mówią, mam to gdzieś, powiedziałem, że nie odpiszę i tak dalej, i później zamieniłem na następne konto, gdzie nikt mnie nie ma.
albo czasami samego siebie jestem, więc, ale nikt mnie nie ma na jednym koncie, nie na drugim na Discordzie, więc mam luz. I tam jest coś fajnego. Nie mam jakby tego spamowania, że to fik i tak dalej. Nie ma, koniec, kropka, nie ma, bo powiedziałem, że nie chcę. O, krowę. Tam jest. I to tyle, że nie ma, koniec, kropka, nie będzie, nope. I tyle. I mam też częściowo spokój. Nie muszę nic już robić. Bo ten przełączenie Discordowe jest zaletą taką, że no jest jak jest, że przełącza się i dziękuję, do widzenia. O, postawię kolejne piętro już, kurde, no. Jest jak jest. No śnieka, 6 minuta, więc to jest nic. Blisko połowy odcinka tego, ale myślę, że takie dosyć proste. Minimalnie tematy zostały powyjaśnione. Że dlaczego nie odpisuję, dlaczego mogę odpisać, ale nie muszę. Albo jak tam było jedno pytanie kogoś z przyjaciółki? Czy mam krzyż pokoju, że jestem piwniczekiem i tak dalej, no co, że jestem, albo teraz bardziej, że wychodzę na zewnątrz, sobie sprawdzam lub gdzieś wyjeżdżam załatwić sprawy jakieś, gdzie są ważne u mnie bardzo. I pyta się, czy mam krzyż. A takie, nie wiem, jakby nawet miał, to bym kupił pewnie po jakimś czasie zdjął samemu, że a po co mi? Nie wiem. To są takie no, na ostatni czas, gdzie nie masz co robić, przywalanie się do jakiejś osoby. Goddamit, to jest, dla mnie sensu to nie ma. Ale to jest też, no, w większości spoko, chyba że tylko na Messengerze jest jedyna rzecz, jak mi spamią albo do mnie ktoś dzwoni. To szczerze, na coś do mnie to albo bym nie odebrał, albo bym odrzucił połączenie. Jakby to nie było coś ważnego. Wow. Brawo, królik. No, jedzenie mam. Teraz tylko drewno znowu. Ścinanie. Tutaj coś trzyma. Aha. Temu, kurna. Temu, bo się tu liście, kurna, pomieszały. A jak się liście mieszają, no to oczywiście, że to nie spadnie. Jeszcze jest drewno, więc to jeszcze by nie puściło. Dobrze o tym wiedzieć. To nie może się łączyć. Chcę, żeby to spadło równo jednocześnie z tym. To chyba już z względem tego będzie wszystko. Chyba że tu się jeszcze łączy. Nie. Tu się nie łączy, więc łatwo. Dobra. I teraz. Jest minuta jaka jest. Hej, dobra. Więc tematy niektóre chyba rozwiązane już. Względem tego, po wypowiedziach moich, w skrócie tego, jak już na tym mam przemyślenia, bo tak jak z serwerem, siedziałem, znudziło się, albo że ktoś cheatował i anti-cheata konfigurowanie, tego wszystko to jest zachłonne, to jest dosyć, bo albo zapłacić za anti-cheata, który też kosztuje, no, plugin jako plugin. Jakby, nie wiem. Nie wiem, jak to pełnowartościowo lub w jednym zdaniu wytłumaczyć, że dla mnie to sensu nie ma. Jako dla osoby, powiedzmy, dobra, jakby ten serwer zarabiał na siebie i powiedzmy byłoby ten, no to dobra. Tak uznałem, mam gracze, bo jakby byłby Discord,
o to, że powiedzmy, no jest taka będzie zmiana, więc będą wszystkie serwery powłączane na jakiś powiedzmy dzień, dwa. Liczy się na dwa dni max, jakby byłoby. Ale jeszcze jest jedna kwestia, bo powiedzmy, że ukośnik, o, masz coś takiego jak Discord i powiedzmy ci przechwyci. Będźmy, tylko to przejdzie do strony, powiedzmy tej domeny serwera, to musi zarejestrować, włączyć konto premium, konto Discorda, Minecrafta, macie po prostu Minecrafta i później dopiero dostajesz drugi raz wpisać Discord i masz powiedzmy już normalne ten, to też jest coś na takiej, też da się to zrobić na konfigurację, ale to idzie kolejny, kurwa, czas, to czas się spędzi. Ciągle napędzany i później czas, to później wszystko napędzane, że o, zrób tamto i tak dalej, to się wzrasta robota, wzrastają czasami też już niechęci, bo to dziwię się, że powiedzmy już ponad 3 godziny siedzenia na pluginach takie, sorry, jakby to było 10 minut, no to tak, a powiedzmy już ponad godzinę spędzenia nad pluginem, męcząc się nad wpisaniem, zrobieniem plugina, jeszcze to robienie, jeszcze trzeba z tego serwera butowego za napisać za to, więc to jest jakby siedząc w takim stopniu tego wszystkiego, to jest bardzo dużo do robienia. Niektórzy uważają, że o, chwila i już jest. Nie, to nie jest chwila. To nie jest na chwila, no. Chyba takim akcentem mogę na to zakończyć, bo mi się nie opłaca ściągnąć tego tematu. Powiedziałem to, co wiem, w tym podusku trochę przeszkadza, dobra. I temat zakończony, koniec, kropka, nie będzie, jeśli by był, to ja nie spędzę tygodnia nad serwerem, tylko bym spędził pewnie z kilka miesięcy, żeby zrobić, bo samemu trzeba pluginy napisać. Pewnie samemu, bo nie zamiast ten designerów tego wszystkiego robić, to jest kilka miesięcy roboty. Dobre kilka miesięcy, a nie że jakieś godzina max. Godzina max to można postawić serwer sam. Powiedzmy już plugin, ale plugin, który nie działa, nie nad mniej. Serwer samemu, serwer postawię na hostingu jakimś, czyli wykupieniem od nich hosting, maszynę, to nie jest problem. A później trzeba, no bo są serwery, gdzie są maszyny potężne, ale takie, przepraszam, bym chciał ziewnąć, takie maszyny, gdzie są już mocne i tak dalej, no to no, kosztują miesięcznie lub albo miesięcznie, albo rocznie, bo miesięcznie to chyba wiem, że niektóre maszyny kosztują 500-600 zł, a rocznie chyba też gdzieś takie są około, więc no. Ale ja chcę zakończyć ten temat, bo nie będzie koniec, kropka. I tyle. Dobra, no. Bo to jest dla mnie męczące, po prostu męczące, bo jeżeli były kiedyś takie rzeczy, to teraz takie nad wieku, to mi się nie będzie chciało. Jakby mi się chciało, to już taki muszę mieć chęć, że to jest głową mała. A teraz, jeżeli nie tak robiąc, to powiedzmy, jak nie nagrywając lub zajmując się kanałem, robić sobie, i sobie po prostu powiększyć swoją pasję, jeżdżę na motocyklach, po prostu, żeby sobie jeździć i mieć taką nabijanie kilometrów, to jest inna sprawa, lub trasy robienie, ale że jest z tego zabawa, z tego się ciągnie korzyści, ja z tego wolę. To była moja kiedyś turna. To było w szkole gdzieś podstawowej nawet. To nawet moim kolegom nie mówiłem, bo to było w szkole podstawowej nawet. Że już motor była informatyka pierwsza, no także informatyka, że takie rzeczy znam, bla bla bla. A później weszła ta opcja motocykle, czyli już to zaniknęło przez jakieś ile? 3 lata? Nie mniej niż 3 lata. 2 max. Takie 2 lata było temat później. Dobra, może takie już pomyślałem o motocyklach, że zaczyna się wiosna, to zaraz lato, że
wakacje i tak dalej, że to są dobre, to jest, to się zaczyna z czasem motocyklistów i tak dalej, takie przypomniałem, no tak, miałem chęć kiedyś, żeby wyrobić nawet już prawo jazdy i tak dalej. I powiedziałem teraz, dobra, wyrobię sobie prawo jazdy, będę miał motocykl. Jakby to jest pasja też i niektórych to powiem, jesteś dawcą, będziesz dawcą już od razu, bo jak ten, no to spoko, jak będę dawcą. Jakby okej. Okay. Ale mam frajd chociaż z tego, co robię. Albo... So, chyba nie wiem, czy na jednym nie odcinku mówiłem wcześniej. Nawet jak miałbym wypadek i bym mógł nim przeżyć, to z czystej już być niestety na drugiej stronie, powiedzmy byś na niebieskich drogach, że niektórych znajomych z premedytacją, powiedziałbym rycą, nie zapraszać ich nawet na mój pogrzeb, jakby był, bo dla mnie nie zasługują oni na to, żeby być na moim pogrzebie nawet. Nie zasługują. Ja to bym zrobił tak, żeby rodzice to wiedzieli o tym. Bym powiedział, że nie, koniec, kropka. Nawet jakbym to powiedział, już mieliśmy może i tak dalej, jakby tak się stało. Powiedziałbym to, bo niektórych nawet tutaj, co są, to o tym wiedzą. I tyle. Dobra. Temat zakończony. Temat to nie jest zakończony, bo motocyklistyczna pasja to będzie ciągle przeze mnie przepływać. Bo jednak lubię jeździć. To pewno się połączyć idealnie. Jest idealnie. Ła. Dobra. No tak, skończymy. Będziemy mieć już dach. Czy lanterny co robić? Robić tak na łańcuch podwieszane? Dobry pomysł nawet. No, zobaczymy. No tutaj to już jest takie dookoła kręcenia. Że tutaj, to że to weszło i się udało zakręcić i to przedtem, bo to już jest takie godny ten dach już do zrobienia. Ten stack, który mamy, to że już starczy. Tutaj rozumiem takie postawienie, tutaj tego nie. Dziękuję. No, chyba jeszcze jeden poziom będzie, czy nie? Będzie jeszcze jeden poziom, tak, będzie. To jest schod, nie, to jest drewno. Myślałem, że to kurna mi schodek spadł. Szczerze, tutaj? Po stronie drewno by mi się opłacało, lub pół płytek, ale tutaj bardziej drewno. Tutaj dostanę mały damage, no, pół serca. I tak skończony. Tak. Trzeba co postawić po prostu dwie deski, bo to tak będzie na tym samym poziomie co to. Więc nie odróżni się od... Nie, to się od góry nie odróżni, bo nie będzie tego widać. Nice. To jest akurat chyba przemyślenie dobre. No. Mamy fajnie skręty tutaj się zrobiło. I że to tutaj, jakby był jeszcze wyższy i tutaj by tam, no to tam. A tak to jest to fajnie, dla mnie fajnie, nice. Zrobione, pierwsza rzecz. No nie widać. Super. I ja się z tego cieszę i mamy już, na koniec odcinka, już kurde. Powiedziawszy, wreszcie zrobione, a tutaj, bum, też jest i koniec odcinka. Silanterny, czy mamy... Mam lanterny, kurna, silanterny to są te, odwodne, te, ja mówię, dlatego żelazo dużo zrobiłem.
Robię 4. Gdzie to było? To było dalej. I 3, i 3. No, mało. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.